Yeah, I confess, father, I confess. Witam na kanale Bazylenel. Dzisiaj mam coś specjalnie dla graczy i fanów produktów firmy Razer. Jest to klawiatura Ornata Chroma, jak i myszka Razer Mamba. Oba produkty są spod flagi właśnie Chroma. Jest to seria, która jest wspierana technologią RGB, czyli oba produkty są podświetlane ładnie, kolorowo, tęczowo, w pełnej palecie barw, 16 milionów kolorów bodajże. Także ładnie, pięknie to wygląda. Klawiaturka jest mechaniczno-membranowa, myszka ma 16000 dpi. Jeszcze się wdrożymy troszeczkę w specyfikację dalej przy unboxingu, do którego zapraszam serdecznie i zamierzam sobie właśnie przeskoczyć z mojego DualShocka 4 na rozgrywki PC. To będzie moje małe wsparcie, także zapraszam serdecznie na unboxing. Przechodzimy do drugiego etapu filmu. Będzie to unboxing klawiatury Razer Ornata Chroma. Zapraszam serdecznie. Spróbuję Wam w międzyczasie coś powiedzieć o tej klawiaturze. Część tych informacji pewnie wychwycę z pudełka standardowo. USMC kabar. Chlastamy to. Ups. Wstępił się na tych unboxingach chyba już. Dobra. Co mnie oczarowało na pierwszym miejscu, gdy oglądałem go na wystawie z kolegą, gdy wybieraliśmy sobie tą klawiaturę, to jak chodzą te fajnie klawisze, no po prostu mega. Przyznaję, chodzą zajebiście. Właśnie, kolega tutaj Tom Huff za sterami kamery, którego pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc. Dzięki, dzięki. Tutaj właśnie może coś Wam dorzuci jeszcze ciekawego na temat tej klawiatury w międzyczasie. A co ja o niej wiem? Wiem niewiele. Ładnie kolorowo świeci, świetnie klika. Jeżeli chodzi o klik, to jest mega zajebisty. No. Także widzicie, nie kupiła kłamie. Mnie tym klikiem ta klawiatura. No i ja też muszę dołączyć właśnie do fanów Razera Ornata Chroma. Proszę bardzo, zdejmujemy te plastiki. Sama klawiaturka prezentuje się tak. Jest mega, mega, można powiedzieć, zwyczajna. Ładny, elegancki, kanciaty design, bez jakichś wypustek kolorowych pierdół i bajerów. Dopiero kolory zaczynają się po podłączeniu do portu USB. I tak chyba powinno być, bo powinniśmy mieć wpływ na to, jak ona świeci. Czy mamy ochotę na zielony, czy niebieski kolor podświetlenia, czy może całą tęczę od razu. Kto lubi tęczę oczywiście. Gej, pedały. No, teraz będę musiał to wyciąć przez ciebie. Wcale nie będziesz musiał. Okej. Okay. Proszę bardzo, z tyłu standardowo nóżki, które unoszą nam klawiaturkę troszeczkę, żeby uwygodnić pisanie. Całość jest bardzo solidnie wykonana z takiego porządnego plastiku. Ja tutaj próbuję ją uginać, jest naprawdę sztywno wykonana. I ten klik, o którym wspomniałem. Bardzo przyjemny dla ucha. Dosyć wysoki skok klawiatury. Ale jeszcze Wam pokażę tą klawiaturkę po podłączeniu do PC-ta, co Wam obiecuję na pewno. I jak to, skoro to unboxing, to zobaczmy, co jeszcze mamy w pudle. W pudle mamy dołączoną do zestawu podkładkę pod nadgarstki. Robię unfolding. No, powiem Wam, bardzo fajnie, tak jak Tom Huff wspomniał. Tak, to jest mega zajebista jest rzecz. Jest wygodna, jest naprawdę. No zobaczysz, jak to działa pod klawiaturą. Naprawdę nadgarstki odpoczywają. Kurczę, no fajnie, fajnie, nie mogę się doczekać. Na środku logo Razera. Tak to wygląda i całość jest montowana podobno na magnesy. Na magnesy. No niestety w powietrzu się chyba nie utrzyma. No nie, musi mieć podpóreczkę. Ale magnesy nam. Ale co warto powiedzieć, klawiatura bardzo stabilnie leży na biureczku, tudzież na jakiejkolwiek podstawce. Nie rusza się, nie podróżuje, jest mega stabilna. Czyli podstawki gumowe tutaj robią robotę, są wykonane z jakiejś fajnej gumy. No zresztą ta cena musi, obliguje jednak producenta do użycia konkretnego rodzaju produktów. I to chyba będzie na tą chwilę wszystko, co mogę Wam powiedzieć na temat klawiatury i zapraszam na
demonstrację małą pod PC-tem już na górze w moim małym gaming roomie, z którego zamierzam streamować. Ktoś jest zainteresowany, zapraszam na mój kanał i czekajcie na efekty mojej pracy. Zapraszam na unboxing myszki. Klawiaturkę odkładam sobie na bok, może na pudełeczku ładnie, pięknie. Ok, tu sobie trochę posprzątam. I taki malutki unboxing. Mycha Razer Mamba. Podoba mi się, bo to będzie wyglądało jako komplet, bo jest właśnie z tej serii Chroma, czyli będzie ładnie kolorowo podświetlona, tak jak wspomniałem wcześniej. Mycha ma 16 000 dpi, co odpowiada za bardzo wysoki odpowiednik naszego ruchu na monitor, co się przekłada do 1,1 mm dokładności, z tego co zdążyłem do tej pory wyczytać. Jeszcze dokładnie przyjrzymy się temu, jak już będę miał ją pod ekranem komputera. Ok, jak to otworzyć? Znowu kosa do akcji. Spróbuję się nie porżnąć. Auci. Ok, mycha jest otwarta. Na początku mam kabelek zbrojony, ładnie zabezpieczony materiałowo. Sama myszka już była widoczna w opakowaniu. Myszka też podoba mi się dlatego, że jest dosyć duża stosunkowo. Mam duże łapy, więc fajnie będzie mi leżała w rękach. Jest ekstra design. Z przodu ma takie eleganckie wloty. Powiedziałbym jak coś, taki mały Lamborghini Aventador pod naszym komputerem. Tak to wygląda na razie ubogo, bez kolorów. Znowu mamy te piękne logo Razera. Znany wszystkim bardzo dobrze, jeśli chodzi o akcesoria gamingowe. Jest jeszcze model wyższy odrobinkę, który kosztuje niewiele, nieznacznie więcej, ale dodaje nam taką możliwość, że ta mycha będzie jednocześnie bezprzewodową myszką. Po prostu wyjmujemy ten kabel i ona działa nam bezprzewodowo. Ja nie byłem taką opcją zainteresowany, mam dość urządzeń w domu, które wymagają ode mnie ładowania i muszę o tym bez przerwy pamiętać, a później jest wielka niespodzianka, bo zapomniałem tego naładować, prawda? Także z tej opcji zrezygnowałem. Sama mycha wygląda tak. Pozłacane końcówki, co jest bardzo ważnym elementem. I reszta pudełeczka. O, zarąbiste naklejeczki Razera, które gdzieś tam na pewno wylądują. Reszta opakowania. Standardowo. Gwarancja i na pewno instrukcja obsługi. Exclusive Rewards. No na pewno Razer zdobywa mnóstwo nagród, jeśli chodzi o akcesoria komputerowe. Do tego instrukcja obsługi, jak i możliwość konfiguracji i ustawień do wszystkich przycisków na myszce. Ale to mało kogo teraz będzie interesowało. Także zapraszam serdecznie do podłączenia sprzętu do komputera i zobaczymy, jak to świeci. Elo. Zapraszam teraz na prezentację aplikacji Razer Synapse, za pomocą której zajmujemy się konfiguracją naszych urządzeń, takich jak Razer Ornata Chroma czy Razer Mamba, które posiadam w tej chwili pod moim komputerkiem. Także zapraszam do małej prezentacji. Tutaj widzimy pierwszą zakładkę, to jest keyboard, w tej chwili mam wybraną klawiaturkę, możemy konfigurować wszystkie klawisze. Druga zakładka to lighting, czyli podświetlenie, jak w tej chwili widzimy, mamy wybraną tą najbardziej chyba oczojedną opcję, wave, jest to opcja fali. Tutaj możemy naprawdę konfiguracji do dyspozycji konfiguracji, jeśli chodzi o podświetlenie naszej klawiatury i myszki, jest mnóstwo. Możemy tutaj zmieniać kierunek fali,
z prawej na lewo, z lewej na prawo, jasność podświetlenia, która bardzo delikatnie, fajnie przechodzi z koloru na kolor. Możemy wybierać kolory tego podświetlenia. Pokażę Wam, jakie do dyspozycji mamy jeszcze. Jest to opcja Breathing, czyli oddychanie. Klawiaturka będzie powolutku pulsowała kolorami, które tutaj wybierzemy sobie. Opcja Fire, czyli płomień. Jedna z moich ulubionych chyba. Nie męczy oczu, tak jak opcja Wave. Jest ciężka do zniesienia na dłuższy okres chyba. Jeśli chodzi o jakąś tam pracę, może przy graniu nie skupialibyśmy się na tym tak bardzo. Reactive, czyli reakcja na klawisze. Pozostawia podświetlone guziki na chwileczkę, w które sobie tam klikniemy. Też całkiem ciekawie się prezentuje. Drugą opcją, kolejną jest Ripple, czyli reakcja na klawisz, w który naciśniemy, idzie taka fajna fala podświetlenia. Oczywiście kolor też możemy sobie dowolnie wybrać. Czerwony w tej chwili zróbmy. Dalej mamy Spectrum Cycling, czyli eleganckie przechodzenie z kolorku w kolor. Starlight, czyli takie gwiazdeczki, migotanie naszych klawiszy. Tak samo możemy częstotliwość zmniejszać, zwiększać. Mówię Wam, jak kogoś to jara, to naprawdę będzie miał tutaj dużo zabawy. Statystyczny, czyli również takie powolne przechodzenie z barwy w barwę. I znów Wave. Prawda? I tak samo, jeśli chodzi o podświetlenie myszki, ale do myszki przyjdziemy za moment. Ostatnia zakładka, czyli Gaming Mode. Gaming Mode, czyli tryb, w który wyłącza nam jakieś niechciane kombinacje klawiszy, na przykład jesteśmy na streamie, jesteśmy live i niechcący strzelimy sobie Alt i Tab, czyli opcję minimalizowania, czy też Alt i F4, co by nam wyłączyło gierkę. Wyłączanie guziczka Windows, bardzo przydatna opcja. Przejdziemy do drugiej zakładki Macros. Jest to urządzenie, dzięki któremu możemy sterować i konfigurować właśnie opóźnienie na przykład klawiszy, tworzyć nasze własne skróty klawiszowe, które są niezbędne w niektórych grach. Bardzo nam to przyspiesza czas pracy, czy też ułatwia rozgrywkę. Tutaj mamy zakładkę Chroma Apps, którą gdy uruchamiamy, na przykład pobieramy grę, czy kupujemy nowy tytuł, który ładnie nam się podpina pod aplikację właśnie Razer Synapse, wtedy klawiatura współgra razem z grą. Czyli na przykład jest reakcja klawiszy, czy też podświetlanie jakichś sfer na naszej klawiaturze zgodnie z tym, co wymaga od nas gra. Naprawdę ciekawie to musi wyglądać. Jeszcze się nie spotkałem z żadną grą, którą mógłbym się podpiąć. Tutaj jest lista gier, aplikacji, które współpracują właśnie z Chroma Apps. I statystyki, które mam w tej chwili na zero, jak widzicie, bo klawiatura jest i mysz również świeża, która nam mierzy dystans przybyty po klawiaturze rękami, czy też ilość stukniętych, ile razy stuknęliśmy tam w klawisz. Również taka wiecie, nerdowska opcja do odpalenia. Przejdziemy teraz do zakładki z myszką i tak jak mówiłem, tutaj na dole mamy do wyboru nasze urządzenia. W tej chwili mam Razer Ornate Chrome, klawiaturkę i myszkę Razer Mambe. I gdy zainstalujemy więcej urządzeń od Razera, one będą tutaj wyświetlone, czyli nie mamy jakiejś ogromnej ilości tych aplikacji do każdego urządzenia oddzielnie, tylko wszystko nam wpada jednocześnie w aplikację Synapse. Bardzo fajne rozwiązanie. I tutaj jest bardzo podobnie jak było z konfiguracją klawiatury. Jest konfiguracja naszej myszy, każdego przycisku oddzielnie. Mamy tutaj dwa boczne klawisze, dwa guziczki na górze, które w tej chwili odpowiadają za sterowanie przyspieszeniem DPI. Jak widzicie, w tej chwili mam
na przykład 16 tysięcy, drobny ruch myszą wystarczy, żeby przeskoczyć z końca w koniec wyświetlacza. Zmniejszam sobie do 9 tysięcy. Tutaj w tej chwili zauważyłem, że optymalnym ustawieniem do pracy na pulpicie jest 4000, a nawet 1800, prawda? Ale 4000 takim dynamicznym w miarę do posługiwania się na pulpicie wystarczy. I tutaj tak samo, zakładka performance, czyli ustawienie częstotliwości i zmysłowości tej myszy, jeśli chodzi o ruchy w osiach X, Y, przyspieszenia czy prędkości przewijania scrollem. Mamy jeszcze poza scrollem, mamy jeszcze dwa guziki w prawo i w lewo, gdy popchniemy sobie scroll. O tym też nie wspomniałem wcześniej. Również mamy wybory opcji kolorystycznych podświetlenia myszki i one również wyglądają bardzo podobnie. To jest breathing, czyli oddech. Kolorki możemy sobie też dowolnie wybierać. Podświetlenie zwiększyć. O, miałem nie na maksa. Damy na maksa. Niech świeci, niech się dzieje. Breathing, reactive, czyli na kliknięcie reakcja. W każdej z tych zakładek możemy zmieniać te kolory. Pamiętajmy o tym, jest mnóstwo. I wave, czyli ta fala kolorków, 16 milionów kolorów, ponad 16,8 z tego co pamiętam. I kalibracja tych guziczków. Tak samo funkcja macros do jakichś skrótów klawiszowych, opóźnień czy konfiguracji. Również podłączenie pod Chroma Apps i statystyki naszej myszy. Jeszcze krótka prezentacja klawiatury i myszy z bliska. W tej chwili mam wyłączone podświetlenie w kamerze, co może niestety troszeczkę takim siarczystym pikselozą mi tutaj wyskoczyć, zniszczyć moją jakość nagrania, ale gdybym dał flesza, nie widzielibyśmy tak elegancko tego podświetlenia RGB, które chciałem pokazać na filmie. Za dużo może się rozgadałem na temat podświetlenia RGB, bo to jest klawiatura gamingowa. Czyli podświetleniem i RGB się nie gra, ale to jest jeden z tych atutów tej klawiatury, także mamy takie czasy, że gaming się kojarzy z akcesoriami, które świecą. To chyba wina Razera. Dobrze, to będzie wszystko, jeśli chodzi o unboxing i prezentację klawiatury Razer Ornata, Chroma i Razer Mamba. Chciałbym Wam ślicznie podziękować za obecność na kolejnym moim wideo i zapraszam wkrótce na kolejne akcesoria od Razera, które mam w planach nabyć. Będziemy kręcić unboxingi i mam nadzieję, że już wkrótce odpalę jakieś streamy. Także pozdro, Basel NL. Zapraszam. Yeah, I confess, father, I confess.